Dobry wieczór Państwu, dzień dobry. Pora jest taka, że każda jest dobra, albowie każda pora jest dobra. Ja po raz kolejny, będąc tutaj w sali lustrzanej opery, bardzo się cieszę z faktu, iż mogę po raz kolejny, będąc tutaj, tym razem cieszyć się w trójnasób. Pan minister Schetyna, gdy się spotkaliśmy, powiedział, wszystko zaczęło się w Przemyślu, to prawda. Wszystko zaczęło się w Przemyślu i ta decyzja Przemyskiej Rady, decyzja, którą podejmował Przemyski Samorząd, to była bardzo trudna decyzja, ale ja wiedziałem wtedy, że ta decyzja musi przynieść swoje owoce. Wszystkim Państwu, dzisiaj tutaj stojąc, Samorządowi Miasta Przemyśla dziękując, dziękuję także Andrzejowi Sadowemu, z którym wielokrotnie rozmawiając, pisząc do siebie SMS-y, mailując do siebie, umawialiśmy się na pewne rozwiązania i ta umowa została dotrzymana. Jesteśmy miastem partnerskim i partnerzy powinni mieć to do siebie, żeby dotrzymywać słowa. Powinni dotrzymywać wobec siebie słowa. I myśmy tego słowa wobec siebie dotrzymywali. Oczywiście złożyło się na tą dzisiejszą uroczystość wiele, wiele osób. Trudno nie podziękować kolejnym konsulom i panu konsulowi Drozdowi osobiście. Przede wszystkim moim przyjaciołom, którzy tutaj są, Emilowi Legowiczowi, panu profesorowi Grzegockiemu, oczywiście Emilii Chmielowej. Bez nich nie byłoby tego wszystkiego i z całego serca wam za to, przyjaciele, dziękuję. Ja mam, nie wiem, to szczęście, tudzież, ale na pewno ciągłość. 13 lat jestem rządzę Przemyślem, jestem prezydentem miasta Przemyśla. Miałem to szczęście być na otwarciu cmentarza Orląt, być na poświęceniu konsulatu polskiego i dzisiaj na wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę konsulatu. To dla mnie osobiście także bardzo ważne wydarzenia. Osobiście bardzo ważne wydarzenie, nie tylko dla prezydenta miasta, ale jako i dla Przemyślanina i człowieka, który kocha Lwów. Kocha Lwów z Polakami, z Ukraińcami. Kocha tę operę, kocha miejsca we Lwowie, pomnik Mickiewicza, cmentarz Mczakowski, ale i inne ważne miejsca, ważne dla Ukraińców. Szanowni Państwo, dzisiaj dla mnie to jest także wielka chwila, bo to, o czym dzisiaj mówił ksiądz biskup nad Kominem, serce. Budynek bez serca, ciało bez serca jest niczym. Jeżeli my, tego polskiego serca, które będzie tętniło tutaj we Lwowie, nie będziemy pompowali tą krwią polską, ale krwią taką, która jest przecież, jak to na kresach, często krwią mieszaną z innymi narodami. To stanowi bogactwo naszych kresów, naszych miast, Przemyśla, Lwowa, także innych miast na kresach. Wszystkim Państwu z całego serca dziękuję. Panu prezesowi Longinowi Komołowskiemu, mojemu szefowi z Warszawy, jeszcze gdy się poznawałem z panem Longinem Komołowskim jako moim szefem, wicepremierem, nie przypuszczałem, że będzie tak bliska ta współpraca nasza tutaj, w Lwowie i dotycząca innych także ważnych miejsc na Ukrainie. I z tego serca, z całego serca, panie premierze, za to dziękuję. Spotykając się także z panem ministrem Schetyną, rozmawialiśmy na tematy w Przemyślu także. Pan premier, pan minister wtedy gościł u nas w Przemyślu. Nie przypuszczałem, że tak szybki finał znajdzie także to dzisiejsze zdarzenie. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy pewien etap. Ja chciałbym się dołączyć do życzeń pana ministra Grzegorza Schetyny, aby stało się to szybciej niż później. Czekaliśmy ponad 20 lat. Niech to się wydarzy. Jesteśmy w Europie. Standardy europejskie obowiązują. Oczywiście nasze narodowe prawa także nas do czegoś zobowiązują, ale uczyńmy wszystko. Uczyńmy wszystko, żeby ten dom polski jak najszybciej dialogu europejskiego powstał. W Przemyślu dom został oddany, jest remontowany i będzie podobnym centrum kultury. Życzę Polakom i Ukraińcom, Ukraińcom i Polakom, w Przemyślu i we Lwowie, w imieniu władz samorządowych miasta Przemyśla tego, byśmy w tych centrach się spotykali, byśmy mieli nawzajem dla siebie serce. Nie tylko rozum, ale przede wszystkim serce. Historia jest ważna, historię musimy wyjaśnić, wyjaśniamy ją niejednokrotnie, czekamy na to także w innych miejscach, ale niech to serce będzie najważniejsze, bo to, co się rodzi w sercu, będzie dla naszych dzieci. Z całego serca tego Państwu życzę. Wszystkim dziękuję i wszystkim życzę szczęść Boże. Dziękuję bardzo.